Nasi żołnierze wyruszyli do Ciury, aby bronić fabrykę cegieł dla budowy przed kowbojskim oddziałem blaszaków. Po Pyskówce rozpoczynaliśmy walkę. Użyliśmy świętego granatu ręcznego i ataku krowy, by go zniszczyć. Po kilku turach pokonaliśmy tych wrogów i wróciliśmy do bazy. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Ciura i był zadowolony z tej akcji. W bazie kowbojskich oddziałów blaszaków Szefiacko był niezadowolony z tej akcji i po Magierów i skazał tych ludzi na 3 miesiące ciężkich prac w fabryce ceramicznej w Republice Kornwalskiej, a pozostałych żołnierzy wyruszyli na Panemunę przejąć kontrolę nad przejściem granicznym, by zrobić strefę wyrzutową. O 22.00 dostaliśmy sygnał, że prezydenckie oddziały śmierci chcą zaatakować siedzibę gminy Żychlin na jutro. Jutro teleportowaliśmy do Żychlina bronić siedzibę gminy przed wrogami. Po Pyskówce rozpoczynaliśmy walkę. Użyliśmy gwałcenie kosmitów i ataku krowy, by pokonać tych wrogów. Po paru turach pokonaliśmy wrogów i mamy spokój w tym siedzibie na kilka lat. Po bitwie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Żychlinie i był zadowolony z tej akcji. W bazie prezydenckich oddziałów śmierci szef Aleksandr był niezadowolony z tej akcji i zostali skazani na 2 lata więzienia za nieudaną misję przejęcia kontroli nad gminą, a reszta wyruszyli do Waterloo blisko granicy Republiki Flandryjskiej w celach sabotażowych. O 19.00 dostaliśmy sygnał, że Legiony Bofseraf chcą zaatakować Chorwacki Teatr Narodowy w Zagrzebiu na czwartek. W czwartek teleportowaliśmy do Zagrzebia do ważnego teatru bronić przed wrogami. Po zauważeniu wrogów rozpoczynaliśmy walkę. Użyliśmy betonowego osła i ataku krowy, by go zabić i obronić teatr przed nieszczęściem. Po bitwie gratulowaliśmy ludzi i wróciliśmy do bazy. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Zagrzebiu i był zadowolony z tej akcji. W bazie Legionu Bofsera szef Fabian był wściekły na tych ludzi i skazał tych żołnierzy na karę śmierci przez rzutem do wody bejsbolem. Po wykonaniu wyroku zmusili pozostałych żołnierzy do wyruszenia na jakapki na ratusz w celu oddania władzy i utworzenia kułasi miasta i gminy w celach militarnych. O 22.00 dostaliśmy sygnał, że paramilitarne najeźdźcy śmierci chcą zaatakować kopalnię Zasiadko w Doniecku w Noworosyjskiej ZRW na sobotę, a więc ruszajmy na misję, żołnierze. Teleportyzer, godzina 10.00, sobota. Jesteście gotowi na misję w Doniecku w kopalni Zasiadko? Tak, szefie Robaczywku. No to do dzieła. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Tak, Robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 1000 V. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Donieck, kopalnia węglowa Zasiadko. Donieck, fabryka Zasiadko, godzina 10.10. Witajcie w Doniecku i tam widzimy kopalnię węglową Zasiadko, który został zbudowany pod koniec 1958 roku przez FZRW. Tak, to jest jeden z kilkunastu kopalń, które funkcjonują w noworosyjskiej ZR w celach gospodarczych, ale i tak znajduje się kilka bliskich kopalń, które funkcjonują w pobliżu Doniecka. Racja, teraz zadaniem będzie obrona tej kopalni, zanim wrogowie zniszczą kopalnię i przerobi go na bazę dowodzenia z swoją kopalnią w celach militarnych, który w celu za węgiel zamieni na pieniądze w postaci rubla wschodnio-nowoeuropejskiej. Dobra, koniec gadania, teraz szukajmy wrogów, zanim będzie gorąco. Kapitanie Henryku, wrogowie są w pobliżu kopalni. Pora bronić surowcowy sektor przed wrogami. Buhahahaha. Teraz przejmiemy tą kopalnię i gówno nas zrobicie, noworosyjscy dranie. Stać w imieniu federacji, zostawcie w spokoju kopalnię węglową, bo inaczej was zniszczymy. Nic z tego dawnie, to jest nasza kopalnia i nie macie go ruszyć. Odpada, ta kopalnia została zbudowana pod koniec 1958 roku przez rząd ZFRW i tylko spróbujcie zaatakować fabrykę, to was policzymy kutasy jedne. Dosyć tego, walczcie chuje jedny, bo inaczej was rozpierdolimy. Dobra, a więc walczymy.
Do widzenia, kapitanie Henryku. No i pokonaliśmy tych pałągów, którzy chcieli przejąć kopalnię, a teraz gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel: baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12:00. Misja obronienia kopalni węgla w Doniecku została ukończona. Dobra robota, żołnierze. Jakie macie informacje na temat misji w Doniecku? Misja była taka, że musieliśmy obronić kopalnię Zasiadko przed paramilitarnych najeźdźców śmierci używając superowcy i ataku grubasów, a dodatkowo musimy bronić za pomocą bąbelkownicy, by nie spowodować większych obrażeń ze strony wroga. Po kilku turach pokonaliśmy agresywnych wrogów i mamy spokój w tej kopalni na kilkanaście lat. No to gratulacje za dobrą akcję, ale pamiętajcie, że jest jeszcze kilka kopalń w obrębie Doniecka, które wrogowie chcą wykorzystać do celów militarnych i gospodarczych, odbierając część dochodu PKB państw należących do koalicji antywrogich państw, by potem osłabić te państwa uzależnionego od ważnych surowców. Dobra, koniec pierdolenia i wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z Europy właściwej. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza paramilitarnych najeźdźców śmierci, godzina 16:00. No i chuj z pieniędzmi i naszych towarów w postaci węgla i szef Gabriel mnie zabije. No i jak, moi żołnierze, zdobyliście kopalnie w celach militarnych i ekonomicznych? Źle to wyszło, Legion Wolności z kapitanem Henrykiem na czele nie tylko nas zabili, a dodatkowo nie przejęliśmy kontroli nad kopalnią Zasiadko i jest niestety przykro za tą akcję. Tak, nie obroniliśmy tego sektoru przed wrogami i nie mamy dostępu do węgla. Że co? Czy wy jesteście tak popierdoleni, że nie pokonaliście kopalni w naszym celu, czyli militarnych do produkcji fabryki pojazdów wojskowych? Za karę sami będziecie kopać węgiel przez 2 lata na kopalni w Śląsku w Halębie, a teraz wypierdalaj. No trudno, ruszajmy do Śląska. A wy reszta zaatakujcie ratusz w Strakonicach w Republice Bochemskiej w składzie Techoslowakii i nie marudzić mi tu. Czy to jest jasne? Tak jest, szefie Gabrielu. Baza dowodzenia, godzina 21:00. Sygnał z Gdańska, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że prezydenckie oddziały śmierci w składzie lidera Olfreda, Lechosława, Urkę, Mat chce zaatakować parlament autonomicznej Republiki Kaszubi na wtorek. Waszym zadaniem będziecie polegać na obronieniu ważnej instytucji, zanim wrogowie przejmą budynek, a wtedy autonomia zostanie zniesiona lub poważnie ograniczona przez dyktatorski rząd w Warszawie, który kontroluje całą Nową Europę z wyjątkiem Europy Zachodniej, Finlandii, Seraponii oraz Koreę Południową. Czy to jest jasne? Tak, szefie Robaczywku. A i jeszcze jedno.
Jutro macie przybyć do bazy rakietowej do odpalenia satelity teleportującej umożliwiający teleportowanie w dalekie zakątki planety. Tak, a co z transformatorem z lat 70? Racja, wymienimy go na początku lutego, zwiększając moc 30-krotnie, pozwalając na dalekie podróże na każdym zakątku świata, w tym Republikę Południowej Nowa Afryki i Eritreę z północną Etiopią należącej do naszej części terytorium. A teraz spotkamy się jutro o 12:00 w bazie rakietowej, patrząc na start satelity teleportacyjnej. A teraz dobranoc. Tak, szefie, robaczywku. Baza rakietowa, godzina 12:00, niedziela. Witajcie w bazie rakietowej i tam widzimy satelitę teleportującą w kształcie spotka służące do teleportacji. Tak, ta satelita będzie ważnym celem dla naszych żołnierzy w celach podróży Osrietnemu czy Streamere Południową do walki z huntą. Panie Henryku, będziecie ruszać, ale po zamontowaniu nowego transformatora, bo przy takim transformatorze podróż potrwa parę godzin i będzie za późno na ocalenie ważnych sektorów. Dobra, koniec pierdolenia i przechodzimy do odpalenia satelity. Profesorze Robaczywku, pora przystąpić do odpalenia. Dobra, wy żołnierze odsuńcie się od pola rażenia startu. Dobra. Rozkaz. Rozpoczynamy odpalenie satelity. Silniki gotowe. Gotowe. Wskaźnik teleportujący gotowe. Gotowe. Wszystkie pozostałe gotowe. Gotowe. Teraz odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i odpalamy satelitę. Dobra robota, generale Łukaszu, teraz satelita należy do naszej drużyny i leci w kosmos, ale na początku lutego wymienimy transformator i wtedy będzie ostre zadania dla naszych żołnierzy. Dobra moi żołnierze, możemy wracać do naszej bazy, a pojutrze macie misję w Gdańsku w celu obronienia parlamentu Kaszub przed prezydenckimi oddziałami śmierci. Czy to jest jasne? Tak jest, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 10:00, wtorek. Czy jesteście gotowi na misję w Gdańsku? Tak, szefie Robaczywku. No to do dzieła. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Tak, Robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 1000 V. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Gdańsk, Parlament Kaszubski. Parlament Kaszubski, Gdańsk, godzina 10:15. Jesteśmy w Parlamencie Kaszub i tam czekamy na wrogów, którzy chcą przejąć kontrolę nad parlamentem. Ten parlament ma 30 miejsc, który rządzi lokalna odmiana Demokratycznej Partii i Nowej Europy, który ma 13 miejsc i tworzy koalicję z Socjaldemokratyczną Partię Nowej Europy i koalicja ma 17 na 30 miejsc w parlamencie Kaszub. A teraz wrogowie stanowi zagrożenie dla rządu Autonomicznej Republiki Kaszub i będziemy bronić za wszelką cenę. Dobra, a teraz czekamy na wrogów. Panie Henryku, wrogowie na 12. Pora bronić parlament przed wrogami. Poddajcie się, parlamentarzyści z Kaszub, i oddajcie władzę w nasze ręce, bo inaczej nas zniszczymy. Właśnie podajcie się, dranie jedne, i nie pozwolimy, żeby doszło do rewolucji, która obali naszego prezydenta. Stać, dranie jedne, nie pozwolimy, żeby ci ludzie podbili kaszubski parlament, i czy chcecie zniszczyć i przejąć kontrolę nad tym parlamentem? Tak, bo nie uznajemy wyniku kaszubskiego parlamentu sprzed paru miesięcy i chcemy zastąpić swoimi ludźmi w celach politycznych. Nic z tego, waszym celem jest pobicie parlamentu i utworzenie dyktatorskiej władzy w Kaszubi, który i tak rządzi Nową Europą od 22 lat. Och ty, za obrażanie prezydenta macie w pierdoli, walczcie, bo inaczej zniszczymy was i ten parlament. No dobra, a więc walczymy. We'll be right back.
Inicjacja gwałtu rozpoczęta. Gwałt rozpoczęty. Gwałt zakończony sukcesem. Nawet Łukaszenka. Brawo moi żołnierze, obroniliśmy parlament przed nieszczęściem i dziękujemy marszałkowi parlamentu za oglądanie naszych akcji. Dobry dzień kapitanie Henryku. Dobry dzień marszałku Stefanie, jakie macie informacje na temat waszego parlamentu? Nie najlepiej, po wyborach z 1984 roku jesteśmy ciągle atakowani przez rząd Kutaszenki, który nie uznaje wyników regionalnego parlamentu, który wygrał Demokratyczna Partia Nowoeuropy i stworzył koalicję z Socjaldemokratyczną Partię Nowoeuropy i mamy wystarczającą większość, by uniezależnić się regionalnie od prezydenta, ale i tak jesteśmy zależni od 22 lat. Dobrze marszałku Stefanie, a teraz dajcie jakąś nagrodę. Dobrze, oto medal ochrony ojczyzny pierwszego stopnia, który wręczę do ciebie, a teraz wracajcie do misji obrony waszej federacji. Dobrze, a więc do Uzdrzeni. No to do Uzdrzeni i niech Bóg ma w swojej opiece. No i misja została ukończona, a teraz... Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12:30. Misja obronienia parlamentu Kaszubi została ukończona, szefie Robaczywku. No to super, jakie macie informacje na temat misji w Gdańsku w parlamencie kaszubskiej? Misja była taka, że obroniliśmy parlament przed prezydenckimi oddziałami śmierci używając superowcy i gwałcenie kosmitów, by go unieszkodliwić. Po bitwie poznałem marszałka parlamentu Stefana Oterwenego, który wręczył mi medal ochrony ojczyny Kaszubi i mamy spokój w tym parlamencie na kilka lat. No to gratulacje moi żołnierze, obroniliście nie tylko ważny sektor, ale i parlament Kaszubia, który należy do demokratycznej opozycji, i za to dziękuję, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z Europy właściwej. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza prezydenckiego oddziału śmierci, godzina 21:00. No i misja psu w dupę, nie pokonaliśmy parlamentu i za to mnie zabije. No i jak moi żołnierze, zajęliście parlament i zastąpiliście go swoimi ludźmi. Niestety nie, zostaliśmy nie tylko pokonani, ale i zgwałceni przez kosmitów, którzy nas wyruchali i wybluowali, ale po paru godzinach wróciliśmy do normy i nie pokonaliśmy parlamentu Kaszubia i jest nas przykro. Racja, nie powstrzymaliśmy tych wrogów przed przejęciem parlamentu. Że co kurwa? Nie powstrzymaliście tych zjebów przed przejęciem parlamentu. Co za miękkie fiuty jebane. Za karę zostaniecie skazani na 10 lat więzienia za nieudaną akcję przejęcia parlamentu, a teraz wnocha. No to trudno, idźmy do pierdla jak szef kazał. Rozkaz. A wy reszta ruszajcie na Zachoń na Węgrzech przejąć kontrolę nad stacją kolejową w celach sabotażowych. Czy to jest jasne? Tak szefie Aleksandrze. Baza dowodzenia, godzina 22:30. Sygnał z Prisztiny panowie. Już idę.
Dostaliśmy sygnał, że męski oddział najeźdźców śmierci w składzie lidera Piotra, Janusza, Rafała, Giovanni chcą zaatakować Uniwersytet w Prisztinie zbudowanego w 1969 roku na czwartek. Jeśli zrani jakiś jeden student, to będziemy nieźle przepierdolone. A waszym zadaniem to będzie obrona i zniszczenie wroga. Czy to jest jasne? Tak, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 11.00, czwartek. Jesteście gotowi na misję w Prisztinie? Tak, szefie Robaczywku. No to ruszajcie. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Tak, Robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 1000 V. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Prisztina, Uniwersytet w Prisztinie. Uniwersytet w Prisztinie, godzina 11.10. Witajcie w Prisztinie i tam widzimy Uniwersytet w Prisztinie i czekamy na wrogów z męskiego oddziału najeźdźców światów, który chcą podbić i przerobić na bazę dowodzenia. Tak, ten uniwersytet powstał prawie 16 lat temu i jest celem wrogów w celach militarnych. Panie Henryku, wrogowie na 12. Pora obronić uniwersytet przed wrogami. Teraz czas na podbicie uniwersytetu i przerobienia go na bazę dowodzenia. No co jest kurwa, Legion Wolności na celowniku. Kapitanie Henryku Typipo, dlaczego jesteś przed czasem w celach militarnych? Bo chcecie przerobić uniwersytet na bazę dowodzenia, który macie tylko jeden cel, przerobić część Kusowa na Kułasi Republikę Zależną od organizacji i chuj mi to zrobicie. A więc to tak, no to walczcie zanim zginiecie w imię królowy Berla i szefa Orneliusza. No to walczymy, a wy i tak zginiecie. Ave Berilla. No i półgłówków mamy z głowy i wracamy do bazy. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 13.00. Misja obrony Uniwersytetu w Prisztinie została zakończona. No to super, jakie macie informacje na temat misji w Prisztinie? Misja była taka, że obroniliśmy Uniwersytet przed nieszczęściem używając bombelkownicy, superowcy i ataku krowy by unieszkodliwić i powstrzymaliśmy rzeźnię Uniwersytetu przed nieszczęściem. No to gratulacje, obroniliście uniwersytet przed nieszczęściem, a dodatkowym zagrożenie jest taka, że serbscy nacjonaliści, w tym najeźdźcy światów pokroju serbskiego, nie uznają niezależności Kusowa i chcą, żeby został w miejscu Serbii, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia i czekajcie na sygnał z Europy właściwej. Tak jest, szefie Robaczywku. Baza najeźdźców światów, godzina 15.00. No i pięknie, nie przejęliśmy kontroli nad uniwersytetem i szef mnie zabije. No i jak moi żołnierze, przejęliście kontrolę nad uniwersytetem w Prisztinie. Źle nam to wyszło, nie przejęliśmy kontroli nad uniwersytetem z powodu ostrej taktyki Legionu Wolności i przegraliśmy walkę o uniwersytet i jest nam przykro, szefie Ryszardzie.
że co kurwa? Dlaczego nie pokonaliście tych zjebów z Legionu Wolności tylko dlatego, że są taktyczni i doskonale zbrojeni? Za karę zostaniecie zesłani na Syberię do Republiki Irkuckiej i nie wracać mi tu. No trudno, ruszajmy do Irkucka jak szef Ryszard kazał. No i debili mamy z głowy, a wy reszta ogarnijcie się i ruszajcie do Republiki Normandzkiej w mieście KN w celach militarnych, a waszym zadaniem będziecie polegać na zaatakowaniu kościoła Bajauxhommes, zanim Legion Wolności nas powstrzymają i nas zabiją. Czy to jest jasne? Tak, szefie Ryszardzie. Baza dowodzenia, godzina 20:00. Sygnał z Tychowa, panowie. Czy to już kolejna misja? Dobry wieczór. Dostaliśmy sygnał, że Konfederacja Żołnierzy Wolności w składzie lidera Krzysztofa, Włodzimierza, Grigoria, Harry'ego chcą zaatakować siedzibę gminy w Tychowie na niedzielę. Waszym zadaniem będziecie polegać jak zwykle, czyli obronić i zniszczyć wroga, zanim dojdzie do nieszczęścia i utraty kontroli nad gminą. Czy to jest jasne? Tak jest, szefie robaczywku.